Cecylia Niewiadomska, Piast. Podczas rządów Popiela niedaleko Kruszwicy miał własną zagrodę zamożny kmieć Piast Kołodziej. Szanowali i kochali go sąsiedzi, bo chętny był do rady i pomocy, uczynny dla każdego, mądry i gospodarny. Oprócz chaty i roli miał dużą pasiekę, która dostarczała mu miodu i wosku. Zarabiał także kołodziejstwem, więc pracy miał niemało, lecz i dostatek wszystkiego. Dobra żona Rzepicha pomagała mu w gospodarstwie, a wesołe i zdrowe dzieci stanowiły szczęście rodziców. Poeta polski Niemcewicz, który przed 100 laty prawie w pięknych śpiewach historycznych opisał sławnych ludzi i ważniejsze wypadki z naszych dziejów, tak o tym kmieciu mówił. Pośród Kruszwicy spokojnych wieśniaków był Piast, co bogów i ludzi miłował. Dom jego szczupły, ale zewsząd czysty. Za gopłem małą pasiekę posiadał, cienił lepiankę jawór wiekuisty, a na nim bocian gniazdo swe zakładał. Właśnie podczas sporów z Popielem o wiece skończył lat 7 najstarszy syn Piasta. Była to dla rodziny bardzo ważna uroczystość, gdyż chłopiec z rąk matki przechodził pod opiekę ojca. W dniu urodzin dziecka obchodzono tak zwane postrzyżyny, to jest ojciec po raz pierwszy obcinał synowi długie włosy, nadawał mu imię i wzywał dla niego błogosławieństwa przodków. Na ten obrządek spraszano sąsiadów i ugaszczano ich hojnie, aby upamiętnić dla nich to zdarzenie i zapewnić dziecku ich życzliwość. Toteż Piast i Rzepicha zawczasu przygotowali dostateczny zapas mięsa i pieczywa, miodu i owoców leśnych. Uprzątnięto chatę, przystrojono zielenią, zastawiono obficie stoły. Właśnie sproszeni goście zasiedli za stołem, kiedy w progu stanęli nieznani nikomu podróżni. Byli to dwaj młodzieńcy o jasnych i pogodnych twarzach. Zakurzone ich szaty świadczyły wyraźnie, że daleką przebyli drogę. Prosili o wypoczynek. Byli przed książęcym dworem, ale ich tam nie wpuszczono. Może znajdą gościnność pod wieśniaczą strzechą. Gościnność i w pogańskiej Polsce była najświetniejszym prawem, obowiązkiem. Gość w dom, Bóg w dom, mówi stare przysłowie, a maluje ono wiernie, co czuł i myślał każdy. Z radością też powitał Piast przybyłych, podał im wody, aby obmyli się z kurzu i posadził za stołem, prosząc, aby jedli. Tymczasem rozpoczęły się obrzędy. Matka przyprowadziła biało ubranego chłopca w płóciennej koszuli z rozczesanymi długimi włosami i powiodła go przed ojca. Chłopak padł mu do nóg, a Piast go podniósł, uściskał, pokropił wodą ze źródła i ująwszy nożyce, przystrzykł mu włosy nad czołem. Oddał potem nożyce najstarszemu z gości, ten uciął znowu długi pukiel i tak koleją, co starsi krewni i sąsiedzi strzygli po trochu włosy wkoło głowy dziecka. Kobiety je zbierały, aby zakopać w ziemię. Wtedy podnieśli się obcy podróżni, a jeden z nich przemówił. Pozwólcie i nam, bracia, pobłogosławić chłopca w imię naszego Boga. I zrobiwszy znak krzyża dodał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego chrzczę Ciebie ziemowicie. Niech błogosławieństwo Boże będzie z Tobą, nad domem Twoim i dziećmi Twoimi. Obecni słuchali tego ze zdziwieniem, wzruszeni i pełni wdzięczności. Błogosławieństwo Boże jest przecież największym darem. Imię ziemowita podobało się też wszystkim. Piast dziękował serdecznie. Rozpoczęły się teraz pieśni obrzędowe. Matka przyniosła wieniec ze świeżych ziół upleciony i włożyła postrzyżonemu synowi na głowę. Ojciec wziął go za rękę i powiódł na święte miejsce na cmentarzu, aby modlitwą uczcić duchy dziadków i zostawić ofiary na ich grobach. Przez drogę śpiewano pieśni. Groby polano mlekiem, poustawiano na nich misy z jadłem. Kiedy wrócono na koniec do domu, spostrzeżono, że obcy młodzieńcy zniknęli. Kiedy odeszli, nikt nie zauważył, nikt nie wiedział, w którą stronę się udali. Musieli być to ludzie święci, gdyż zostawili święty dar bogów, błogosławieństwo. Rozeszli się na koniec goście
ale nazajutrz wrócili z wieściami, że kmieci się zbierają, aby obrać innego księcia. Popiela nikt słuchać nie chce. Ze wszystkich stron schodziły się liczne gromady, jedni szli pieszo, inni jechali na wozach, tamci znów konno, a nikt zagrody Piasta nie ominął. Każdy rad był usłyszeć jego mądre słowa i pokrzepić siły za gościnnym stołem. W Kruszwicy bardzo prędko głód zaczął dokuczać. Okolica nie mogła wyżywić tylu ludzi. Wielkich zapasów nikt z sobą nie przywiózł, a to, co było, nie wystarczało dla wszystkich. Gościnny kołodziej witał, podejmował, lecz w duszy rosła mu troska i trwoga. Skądże dla tylu stanie? I co począć, skoro zabraknie żywności? Z niepokojem pyta żony, co ma jeszcze w spiżarni. Biegnie rzepicha zaraz do komory, ale po chwili wraca i opowiada z największym zdziwieniem, że zapasów nic nie ubywa, wszystkie statki pełne jedzenia jak były. Cieszy się Piast i dziwi, dziękuje Bogom za ten dar ich łaski i śmielej zaprasza, częstuje. Dobry z ciebie gospodarz, chwalą ze zdziwieniem goście, kiedy wystarczysz na takie gromady? Nie moja w tym zasługa, tłumaczy się wieśniak, Boża to wola i błogosławieństwo. Świętych snać ludzi ugościłem w chacie, bo odtąd nie ubywa mi zapasów. Zdumieli się wszyscy, spojrzeli na siebie. A jakiegoż nam szukać księcia, jeśli nie takiego, któremu bogowie sami błogosławią? Nad Piastem boska ręka i opieka. Piast szczęśliwie nami rządzić będzie. I zasiadł Piast kołodziej na tronie w Kruszwicy. Już wdział purpurę, wziął miecz wojowniczy, świetną koroną uwieńczył swe skronie, a wdzięczny, pragnąc uczcić stan rolniczy, rozkazał pług swój postawić przy tronie.